Odkąd sięgam pamięcią, mam piękne wspomnienia związane z emalią. Sceny, które mam przed oczyma, u babci, u wujka na wsi, kiedy piję świeże mleko z takiego kubka, czy też świeżą, zimną wodę ze setudni, ta sielskość, ta taka wolność, czyste po prostu szczęście. Naczynia emaliowane kojarzą mi się przede wszystkim z tradycją. One były po prostu bardzo powszechne. W każdym domu, na wsi, w mieście, wszędzie były naczynia emaliowane. Garnki, kubki, talerze, odkąd pamiętam. Gospodynie, babcie, ciocie używały takich naczyń. Naczynia emaliowane są bardzo praktyczne, są ponadczasowe, są bardzo trwałe, są wytrzymałe na ścieranie, na rdzewienie, także na promieniowanie UV. Kolor zawsze pozostaje taki sam, nie zmienia się. Bardzo łatwo też się je czyści. Można je używać w różnych rodzajach kuchenek, kuchenkach gazowych, indukcyjnych, elektrycznych, także w zamrażarkach, w piekarniku, na ognisku, wszędzie, gdzie tylko chcemy. Proces produkcji naczyń emaliowanych w większości jest wykonywany ręcznie, co powoduje, że naczynia są unikatowe. Kupując naczynie emaliowane, otrzymujemy produkt jedyny w swoim rodzaju. Nasi klienci to ludzie, którzy szukają produktu zrobionego przez ludzi z pasją, z krwi i kości, z duszą. Dlatego też znajdujemy duże grono osób lubiących naczynia emaliowane, które takie właśnie są. Co ciekawe, technologia produkcji naczyń emaliowanych jest taka sama od ponad 100 lat. Nie boimy się wymagających projektów. Mamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie produkcji naczyń emaliowanych. Kładziemy wyjątkowo duży nacisk na jakość i precyzję wykonania. W tym temacie nie uznajemy żadnych kompromisów. To, co nas wyróżnia, to fakt, że jesteśmy firmą rodzinną. Kiedy kontaktują się z nami nasi klienci, mają pewność, że kontaktują się z osobami najbardziej zaangażowanymi, a ich projekt będzie zrealizowany na 100%. Tak, jak możemy to zrobić najlepiej. Mamy mnóstwo pomysłów na przyszłość. Teraz spełniamy nasze marzenie i stworzyliśmy naszą własną linię naczyń EMALCO. Chcielibyśmy też stopniowo wprowadzać nowe wzory i w ten sposób promować polską emalię na świecie. Nasze produkty najczęściej trafiają do krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada i kraje zachodniej Europy. Tam mamy najwięcej fanów naczyń emaliowanych. Produkty zabezpieczamy w taki sposób, żeby bezpiecznie przejechały nawet kilka tysięcy kilometrów. Żeby w momencie, kiedy nasz klient otwiera paczkę, każde naczynie było takiej samej jakości, jak wtedy, kiedy widzieliśmy je po raz ostatni. Sami również korzystamy z naczyń emaliowanych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy coś sprzedawali, czego byśmy nie przetestowali na sobie. Emalia towarzyszy nam w pracy, w podróży, na wszelkich wyprawach wakacyjnych. Emalia skradła nasze serce.